Każda aktywność fizyczna, każda aktywność jakakolwiek to jest bardzo ważna. Szczególnie teraz w okresie pandemii, kiedy tak naprawdę no, mamy ograniczoną możliwość wychodzenia z domu, ale nie mamy ograniczonej możliwości wyjścia na spacer samemu z psem, wyjścia do lasu czy wyjścia do parku. Każda forma spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu jest formą znakomitą. To przy ograniczeniach, jakie mamy, powinniśmy korzystać przede wszystkim właśnie z tego, co mamy dostępne. To nie znaczy, że w domu jak siedzimy, to siedzimy przed telewizorem i oglądamy seriale nasze, wspaniałe, ale próbujemy cokolwiek jeszcze zrobić. Wiadomo, że era jest taka teraz mobilna i wszyscy korzystają z komputerów, z laptopów i innych, ale są też formy takie, które też ten komputer, laptop umożliwia nam ćwiczenie. Bo można brać przykładowo urządzenia, które wspomagają, nie wiem, rywalizację sportową typu bieganie i to są pewnego rodzaju symulatory, które też można w miejscu robić, wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia, zadania. To jest też bardzo fajna jakby możliwość do tego, żeby spędzić ten czas aktywnie. Wiadomo już od wieków, że sport jakikolwiek, wyczynowy, zawodowy, amatorski prowadzi do tego, że lepiej się czujemy. Jako były pływak mogę powiedzieć, że no, pływanie jest tą wszechstronną dyscypliną i sport ten umożliwia praktycznie no, kształtowanie wszystkich cech dotyczących naszego samopoczucia, zdrowia psychicznego przede wszystkim, bo to też jest bardzo ważne, bo jeżeli nie w cudzysłowie nie wyżyjemy się na czymś w sporcie fizycznie, no to później będziemy cały czas siedzieć mętni w domach i zastanawiać się, co będziemy robić jutro, czy będziemy mogli cokolwiek robić. Dbając o nasze zdrowie, nasze ciało, no zadbamy o naszą dalszą przyszłość i takie samopoczucie. Każda niepełnosprawność fizyczna, która gdzieś tam nie umożliwia, może być zastąpiona innymi ćwiczeniami. To jest kwestia też doboru i świadomości tego, co my możemy zrobić. Bo my dbamy o swoje ciało, my jesteśmy tym organizmem, tak? I to, w jaki sposób ty zadbasz, bez względu na to, jaka jest niepełnosprawność, czy sprawność, czy kontuzja, czy cokolwiek, no można wykonywać wiele, wiele innych czynności. Wiadomo, że ograniczenia są przede wszystkim w dostępach do obiektów sportowych, bo te obiekty raz są otwarte, raz nie są otwarte. Tu możemy przyjechać i tak jak w tej chwili możemy skorzystać z basenu. Wcześniej było to bardzo ograniczone, nie można było korzystać z wielu obiektów sportowych, teraz ta dostępność jest większa. Zajęcia rekreacyjne są wskazane przede wszystkim ze względu na to, że to nie jest forma treningowa. Tutaj nie ma do realizacji zadania, które trzeba zrobić szybko, na maksa, tylko można to zrobić przede wszystkim czując, czy dam radę. Tak? Można odpocząć, zrobić kolejne zadanie, można wykonać troszeczkę inaczej. No to nie jest trening, to jest forma rekreacyjna i zdecydowanie to jest taka jedna z najlepszych form, którą można polecić. No pływanie, ze względu tutaj akurat z mojej dyscypliny, jeżeli chodzi o to doświadczenie, no pływanie jest jedną z lepszych jakby form spędzenia czasu. Nawet zabawowo angażujemy wszystkie partie mięśniowe, angażujemy swoją głowę do tego, żeby się skupić na pewnych rzeczach, w jaki sposób to wykonać, żeby było najlepiej i najłatwiej. Samo fakt, że no każde opracowania mówią o tym, że sport i wysiłek fizyczny powoduje lepsze samopoczucie, lepszą jakby przystosowanie do tego środowiska naszego, tego zewnętrznego i psychicznie lepiej się czujemy, no to te ograniczenia są tylko w naszej głowie. Jako ludzie musimy myśleć o tej aktywności fizycznej, ponieważ w każdym wieku może nas dopaść tak zwana choroba cywilizacyjna typu cukrzyca, nadwaga, która jest bardzo częstym zjawiskiem nawet wśród dzieci, czy choroby związane z układem kostnym czy krążenia. Na przykład często słyszymy, że nawet osoby młodsze, dużo młodsze mają już problemy z sercem, z krążeniem. Wiele młodych osób i tych w średnim wieku narzeka na różne bóle w plecach, w stawach. I każda aktywność fizyczna, spacer z psem, spacer na zakupy taki dłuższy,
chodzenie po schodach, a nie jeżdżenie windą, pójście na jakiś lekki jogging, czy nawet z kijkami, od Nordic Walkingu po lesie, czy po parku. Nawet zwykłe spędzanie czasu na świeżym powietrzu na ławce jest już dla nas bardzo korzystne dla naszego zdrowia, nawet i dla naszej psychiki, ponieważ kiedy siedzimy w swoich biurach, na uczelni, czy w domu, kiedy jest już ten lockdown dłuższy czas, nawet psychicznie odczuwamy taką chęć i potrzebę ruchu. Sam, jako osoba niepełnosprawna, nie mogę wykonywać pewnych treningów, pewnych rzeczy, na przykład na siłowni. Nie mogę na przykład biegać w terenie, ale mogę biegać na bieżni. Nie mogę podnosić ciężarów, ale mogę je podnosić na ławeczce. Tak samo tyczy się to wszystkich dyscyplin. No, trzeba dostosowywać poziom aktywności do indywidualnej jednostki. To już każdy musi robić to oczywiście z głową. Czy jest to osoba pełnosprawna, czy niepełnosprawna. Na pewno nie przebiegniemy maratonu bez przygotowania od tako z ulicy. Tak samo nie będziemy od razu grać w piłkę nożną, czy w kosza, czy w siatkówkę bez jakiegoś treningu, czy bez jakiejś wiedzy. Oferujemy zajęcia sportowe dla dosłownie wszystkich. Jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, mamy zajęcia na siłowni z trenerem, który dostosowuje odpowiednie ćwiczenia do odpowiedniej osoby, tak żeby nie zrobiła sobie sama krzywdy i żeby te treningi miały w jakimś stopniu jej pomóc, na przykład żeby wzmocnić mięśnie pleców, nóg, rąk, w zależności od tego, co dana osoba potrzebuje i czego chce. Mamy zajęcia również na pływalni. Studenci uczęszczają również na sekcje sportowe. Mamy również zajęcia z gimnastyki leczniczej. Na naszej salce do gimnastyki, prowadzoną również przez naszych nauczycieli. Głównie są to prowadzone zajęcia w celu poprawy postawy, czy poprawy ruchomości. Nasi studenci z niepełnosprawnościami biorą również udział w zawodach sportowych skierowanych głównie do osób z niepełnosprawnościami w integracyjnych mistrzostwach Polski. Możemy pochwalić się sukcesami właśnie w bocce. Kilka lat temu zdobyliśmy mistrzostwo Polski, jak i trzecie miejsce drużynowo. Ja sam wchodziłem do tej sekcji i byłem w tej drużynie zwycięskiej jeszcze za czasów studenckich. Mamy sukcesy w pływaniu. Teraz nasi studenci będą przygotowywali się do następnego cyklu zawodów i jest to takie również łamanie barier, że sportowcem akademickim nie tylko jest osoba z pełnosprawna, ale również i z niepełnosprawnością. Coraz więcej studentów z niepełnosprawnościami pyta się o te zajęcia, coraz chętniej uczestniczy. Nawet w społeczeństwie zachodzą zmiany. Coraz częściej możemy zauważyć osoby z niepełnosprawnościami na siłowniach, tych ogólnodostępnych. W naszym kraju rozwinął się sport paraolimpijski, jak i sport osób niepełnosprawnych, na przykład ANPU Football, Blind Football. W Lublinie działają kluby z osób prowadzących dyscypliny paraolimpijskie, na przykład rugby na wózkach czy golbal. Nasz uniwersytet, nasza jednostka współpracuje również ze szkołami specjalnymi, które coraz częściej zgłaszają chęć tego, żeby takie zawody na przykład integracyjne organizować, jak i również sami uczniowie chcą uczestniczyć
w tak zwanym życiu sportowym, ponieważ jest to jakby oderwanie od rzeczywistości, trochę od problemów, taka odskocznia od dnia codziennego, można by powiedzieć. Jak i również okazja do poznania wielu osób i można by powiedzieć, że nawet zwiedzenia naszego kraju czy regionu, okolicy.